Wydarzenie, na które chcemy zaprosić, to Piąte Zaduszki Żeglarskie, które będą organizowane w naszym kościele i w naszej miejscowości 5 listopada, w pierwszą sobotę po Wszystkich Świętych. Jest to impreza, którą organizujemy po raz piąty jako impreza pamiętająca o zmarłych żeglarzach, jest msza święta i później koncert muzyki szantowej w kościele i wieczór spędzony przy muzyce w tawernie także. Wszystko rozpoczynało się po nieszczęśliwych wydarzeniach 21 sierpnia 2007 roku po przejściu Białego Szkwału. Wtedy chcieliśmy upamiętnić ofiary tego Białego Szkwału, te 12 osób, które zginęły. Natomiast w kolejne lata przyszedł pomysł, żeby kontynuować to w takiej formie wydarzenia duchowo-kulturalnego na zasadzie zaduszek jazzowych czy zaduszek bluesowych. Tym bardziej, że muzycy muzyki szantowej, żeglarskiej byli bardzo otwarci na ten pomysł. Pierwsza edycja była poświęcona ofiarom Białego Szkwału, natomiast te kolejne, co jest bardzo istotne, myślę, to jest wydarzenie duchowo-muzyczne poświęcone wszystkim zmarłym żeglarzom i upamiętniające to modlitwą i pieśnią żeglarską, której możemy uczestniczyć w koncercie. Każdego roku chcemy zapraszać nowych gości, nowych wykonawców. W tym roku wystąpią 3 podmioty wykonawcze, tak to nazwijmy. W kościele jako gość główny wystąpi zespół Wodny Patrol z Olsztyna. Natomiast wieczór w tawernie wypełni muzyka Oka w Sztorm i Jędrzeja Korzenia. Msza święta rozpoczyna się o 16:00. Po mszy świętej młodzi żeglarze z Mazurskiego Klubu Żeglarskiego zapalą znicze przy tablicy pamiątkowej i przypuszczam, że około 17:30 pierwsza część koncertu w kościele i około 18:30 druga część koncertu w tawernie. Jest to impreza absolutnie otwarta, współorganizowana przez mieszkańców, poczęstunek wieczorny też mieszkańcy organizują, więc wstęp jest wolny i wstęp jest dla każdego. Nie wysyłamy zaproszeń, ale zapraszamy serdecznie wszystkich.